Antonio Maceda, były piłkarz Realu Madryt. Myślę, że aktualnie mecz Barcelona-Real jest najlepszą konfrontacją na poziomie klubowym, jaką można oglądać. Joan Vélez, kierownik dziennika katalońskiego Sport. Wytworzyła się wyraźnie Liga Dwóch Zespołów. To jest jasne, że są to dwie najlepsze drużyny w Hiszpanii, Europie, chyba też na świecie. Alfredo Relaño, redaktor naczelny madryckiego dziennika sportowego AS. To jest prawie jak dwumecz pucharowy. Wygrywający zgarnia tytuł, bo pozostałe mecze w lidze tylko w niewielkim stopniu mogą coś zmienić w układzie obu drużyn w tabeli. Obie ekipy mają wielkich piłkarzy, będących aktualnie w dobrej formie. Przede wszystkim Ronaldo i Messiego oraz dwóch wielkich trenerów, Mourinho i Guardiola. Trudno znaleźć taki mecz, w którym spotyka się 14, może nawet 15 najlepszych piłkarzy na świecie. Messi jest najlepszy na świecie. Jest piętro wyżej niż cała reszta. Nie tylko Barsie, wszystkim zawsze chce strzelić gola. Daje z siebie maksimum w każdym meczu. Indywidualne umiejętności piłkarzy są czynnikiem gwarantującym, że będzie świetna gra zespołowa, że będzie wielki spektakl. Victor Muñoz, były piłkarz Barcelony. Obie drużyny są aktualnie w wyśmienitej formie. Real wygrywa wysoko, podobnie jak Barca. Sądzę, że ten mecz nadchodzi w najwłaściwszym momencie, kiedy jakość widowiska będzie najwyższa. Barcelonie największą krzywdę robi ten rywal, który potrafi stworzyć sobie okazję do zdobycia gola, czyli potrafi wyjść spod silnej presji Barsy, którą ona wywołuje, gdy traci piłkę. Real ma tak dobrych zawodników, że może pokonać tą presję, a następnie wykorzystać swoją piekielną szybkość w ataku. Bez zbędnych kombinacji potrafi sobie stworzyć okazję bramkową. Stosować pressing i dochodzić do piłek szybciej niż przeciwnik. Taki jest klucz do tego meczu. Przeciw Barsie pewna jest dezorientacja, ponieważ tempo wymiany piłek między Pedro i Iniestą, Messi i Villą jest porażające. Determinacja, z jaką włączasz się do każdej akcji, jest kluczowa, żeby pokazać, że chcesz wygrać. Jest tyle alternatyw w grze, tyle możliwości rozegrania, kreowania okazji do zdobycia gola przez obie drużyny. Wystarczy usiąść przed telewizorem i delektować się grą, ponieważ zawsze w tym meczu jest to, co najlepsze w futbolu. Jorge Valdano, dyrektor sportowy Realu. Jesteśmy ambitnym i dumnym zespołem. Zawsze tracone gole i lęk w walce o doprowadzenie do remisu dezorganizuje i wprowadza nieład.
Co roku mecze pomiędzy Realem i Barceloną skupiają uwagę połowy świata. Trzeba kontrolować emocje. Presja, która przychodzi z zewnątrz, te oczekiwania mogą cię przytłoczyć. Dlatego trzeba cały czas twardo stąpać po ziemi. Nie jest łatwo grać dobrze przeciw tak dobrej drużynie, z takim potencjałem, tak potężną pod każdym względem. Ale nam się udało. Chcemy to kontynuować. Zawsze mówiłem, że Barcelona jest już gotowym produktem, wypracowanym przez wiele lat. Ale dzisiejszy wynik nie oddaje różnicy obu zespołów. Pierwsze El Clasico, José Mourinho. Maja 2010, 6 miesięcy przed El Clasico. Real Madryt zatrudnił José Mourinho, który w Madrycie będzie zarabiał 10 milionów euro za sezon. Witam wszystkich, dzień dobry. Witamy w Realu Madryt na prezentacji José Mourinho, nowego trenera naszej drużyny, który związał się z klubem na 4 lata, na kolejne 4 sezony. Nie jestem antybarcelonistą. Jestem trenerem Realu Madryt i interesuje mnie Real, nie Barcelona. Zaprząta mi głowę stworzenie wielkiej drużyny w Madrycie, nie zaś problemy Barcelony. Dzień przed klasykiem. Jakiego przyjęcia spodziewa się pan na Camp Nou? Przyjęcie jak zwykle. Nie widzę żadnego powodu, żeby się ono zmieniło. Dla mnie to wszystko jedno. Nie znam trenera, który przez 90 minut traci swoją koncentrację na meczu, martwiąc się tym, czy publika go akceptuje, czy też nie. Dla mnie to absolutnie nie ma znaczenia. Dzień przed meczem. Hotel, w którym noc spędza przed meczem Real Madryt. Dziesiątki kibiców Realu oczekują na przybycie autokaru z piłkarzami Realu. Kibice Barcelony także są obecni w tym miejscu, prowokując kibiców Realu. Autokar Realu zostaje obrzucony kamieniami i jajkami przez kibiców Barcelony.
dzień meczu. Antonio Maceda grał w Realu 3 sezony. Z powodu poważnej kontuzji musiał zakończyć swoją wielką karierę. Pierwszy El Clasico, które grałem na Camp Nou, wspominam jako koszmar, ponieważ przegraliśmy tutaj 2-0. Ale to było takie wyraźne 2-0, w którym nie mieliśmy nic do powiedzenia. W żadnym momencie nie potrafiliśmy zademonstrować swojej gry. Chcieliśmy tylko, by ten mecz szybko się skończył. Taki stan jest fatalny dla piłkarzy. Tak więc pierwszy mecz tutaj wspominam bardzo źle. Víctor Muñoz był niepodważalnym liderem płucami Barcelony. Grał w niej 7 sezonów. Uczestniczył w 12 El Clasico. El Clasico, które bardzo utkwiło mi w mojej pamięci, miało miejsce w sezonie 83-84, kiedy to słynny sędzia Ramos Marco wyrzucił mnie z boiska za 2 żółte kartki. Pamiętam to doskonale, bo schodziłem z boiska bojąc się, że przez to grając w osłabieniu przegramy ten ważny mecz. I ja zostanę okrzyknięty głównym winowajcą porażki. Na szczęście udało się wygrać i pamiętam swoją wielką radość i uczucie ulgi, że tak dobrze się to skończyło. Piłkarze Barcelony zbierają się na ostatniej przedmeczowej sesji przygotowawczej. To jest wyjątkowy mecz, także ze względu na jego otoczkę. Szczególnie jeśli chodzi o ten czas przed meczem i tuż przed pierwszym gwizdkiem. To jak przedstawiają go media, jak przeżywają to kibice. To coś niepowtarzalnego. Wszystko wokół ciebie się zmienia. To uczucie ujawnia się przede wszystkim przed meczem. Ta odpowiedzialność, którą czujesz. Myślę, że pod tym względem Barcelona ma lekką przewagę. Ma więcej piłkarzy, którzy znają już tą atmosferę. Grali w wielu takich meczach, a poza tym grają u siebie. Mają więc większą pewność. Królewski Klub Tenisowy Barcelona. Siedem godzin do rozpoczęcia meczu. Prezydenci Barcelony i Realu spotykają się na tradycyjnym przedmeczowym posiłku. To wygląda jak widowisko w telewizji. Tak, wygląda to pięknie. Dzień dobry, prezydencie Florentino. Przyjacielu Florentino. Witamy w naszym kraju. W naszym mieście, w naszym klubie. Jest dla nas zaszczytem gościć Was w naszym domu i przyjemnością, że razem tworzymy wydarzenie o światowym zainteresowaniu. Zawsze przyjeżdżamy z wiarą w zwycięstwo. Jako prezydent już tego tutaj doświadczyłem. I to nie raz. Z nadzieją na kolejną powtórkę tutaj jesteśmy. Zawsze to mówiłem i powtórzę. Piłka nożna musi być elementem jednoczącym, nie dzielącym. I wiarę w to podzielamy wspólnie z prezydentem Rosellem. Godziny do meczu. Wydaje się, że aktualnie to Leo Messi jest numerem jeden, co zresztą regularnie udowadnia. Dzisiaj okaże się, czy i jaka różnica jest między nim a Ronaldo.
Cristiano ma świetną okazję, aby udowodnić, że jest nie jeden, a dwóch najlepszych piłkarzy na świecie. Jeśli jednak znowu Messi wykaże wyższość, to jego przewaga nad Ronaldo wzrośnie. Bez wątpienia obaj są kluczowymi zawodnikami dla swoich drużyn w tych meczach. Nie zapominajmy jednak, że takich pojedynków będzie na boisku więcej. Zobaczymy świetnych bocznych obrońców, stoperów i środek pola najlepszy na świecie, co udowodnił nam ostatni mundial. To niesamowite, że przy takich asach jeszcze można wykreować pojedynek dwóch najlepszych. Ale tak właśnie jest. Tak, będziemy mogli porównać i zobaczyć, który z tych dwóch piłkarzy jest bardziej dojrzały do roli lidera w takim meczu. Myślę, że swój cel osiągnie tylko ten, który będzie umiał dobrze współpracować z kolegami. Samemu nic w tym meczu się nie zdziała. W tym kontekście myślę, że przewagę ma Messi, bo jest świetnie zgrany z kolegami i jest częścią tej barcelońskiej maszyny. Real próbuje ten model też zaszczepić, ale jest na początku drogi. A poza tym Ronaldo jest większym indywidualistą, choć widać, że gra mniej egoistycznie niż w poprzednim sezonie. Coraz lepiej rozumie się z kolegami z linii ataku. Częściej wspólnie niż samemu prowadzi grę ofensywną. Wygra więc ten, kto bardziej dostosował się do współczesnej normy piłkarskiej, czyli gry bardziej kolektywnej. Wokół Camp Nou. Godzina i 40 minut przed meczem. Mourinho spotyka starego znajomego z czasów swojej pracy w Barcelonie. Tymczasem sędzia Iturralde González spaceruje po płycie boiska, słuchając muzyki przed meczem. Baskijski sędzia miał okazję dwukrotnie sędziować El Clasico. W obu przypadkach zwycięzcą była Barcelona. Okolice Camp Nou. Półtorej godziny do meczu. Antonio Maceda był członkiem drużyny ze słynną piątką Sempa w składzie. Victor Muñoz grał z Schusterem i Maradoną. Oczekuje się, że 400 milionów ludzi obejrzy mecz w telewizji. Maceda i Victor. 891 dziennikarzy z 28 krajów akredytowanych na ten mecz. Ponad 98 tysięcy widzów wypełni trybuny Camp Nou. Fin del mundo.
Obecne na meczu są 72 gazety, 39 stacji telewizyjnych, 22 agencje informacyjne i 26 stacji radiowych. Szczerze mówiąc, mi bardziej podoba się styl gry Barcelony. W obu drużynach są bez wątpienia inni piłkarze. Swoją drogą, jestem ciekaw, co osiągnąłby z piłkarzami Barcelony José Mourinho, a co z graczami Realu Pep Guardiola, gdyby się zamienili miejscami. Uważam też, że zbyt dużą wagę przykłada się do obu trenerów, a zbyt małą do zawodników. Kibice Barcelony oczekujący w napięciu pojawienia się José Mourinho na Camp Nou. Przed takim meczem słyszysz mnóstwo głosów, informacji, uwag. Są takie, które cię motywują, inne zaś puszczasz mimo uszu. A koniec końców i tak liczy się zespół, jego spoistość, odczucia, które nosi w sobie każdy piłkarz. Ponieważ kiedy zaczyna się mecz, rusza piłka, to wszystkie deklaracje, zachowania przedmeczowe schodzą na drugi plan. Najważniejsze jest, by strzelić gola. Wszystkie dywagacje, analizy przestają mieć znaczenie. Każdy mecz to bowiem inna historia. Dziesięciu kandydatów do złotej piłki, w tym sześciu Hiszpanów, wychodzi na płytę Camp Nou.
65. minuta. Messi oddaje strzał na bramkę. Takiej gry szuka Barsa, a Madryt jest wobec niej bezbronny, czego dowodem jest fakt, że nie miał jeszcze okazji, by rozegrać piłkę. To jest efekt niezdecydowania królewskich, a swoją drogą akcja Messiego wykonana z wyjątkową subtelnością. Dziewiąta minuta. Bramka Xaviego. Niesamowite, że Xavi pojawił się na szpicy i że z taką lekkością rozwiązał tę akcję. To imponujące, jak on poradził sobie w tym trudnym momencie, mając jeszcze piłkę za sobą. Cudownego gola zdobył Xavi.
17 minuta, gol Pedro Rodrígueza. Świetnie to zrobił David Villa w starciu 1-1 z Sergio Ramosem, a potem posłał piłkę po ziemi, co było trudne dla Casillasa. Nie powiedziałbym, że bramkarz popełnił błąd, ale mógł to obronić. Prawda jest też taka, że bardzo sprytnie zachował się Pedro.
54. minuta, bramka Dawida Villi. Dziesiąta piąta minuta. Marcelo otrzymuje żółtą kartkę za faul na Pedro. Pięćdziesiąta piąta minuta. Żółta kartka dla Ikera Casillasa za protesty. Potwierdza się to, co mówiliśmy. Barcelona była od początku groźniejsza. Miała przestrzeń do gry i Villa to wykorzystał perfekcyjnie. Myślę, że Real kosztuje sporo zostawianie tych wolnych przestrzeni, w które Barcelona kieruje prostopadłe podania. Pięćdziesiąta piąta minuta. Villa strzela gola. Siedemdziesiąta piąta minuta. Bojan zastępuje strzelca dwóch goli, Dawida Villę.
76. minuta. Strzał na bramkę Bojana Krkicia. Boisko opuszcza Xavi. Na placu gry melduje się Seydou Keita. Jeffren zmienia Pedro Rodrigueza. 91. minuta. Bramka rezerwowego Jeffrena. 92. minuta. Sergio Ramos otrzymuje czerwoną kartkę za faul na Leo Messi.
92. minuta. Żółta kartka dla Xaviego. José Mourinho. To było jego pierwsze El Clasico. Cristiano Ronaldo. Nadal bez gola w meczach z Barceloną. David Villa. Potwierdził, że jest jednym z najlepszych. Iturralde González. Pokazał 12 żółtych i jedną czerwoną kartkę. Rekord w historii El Clasico. Pep Guardiola. Takie rzeczy dzieją się na boisku. Sergio Ramos. W żadnym momencie nie miałem zamiaru faulować Leo Messiego. Gerard Piqué. Ten gest przez niektórych został odebrany jako obraźliwy. FC Barcelona. Piąte z rzędu El Clasico wygrane przez Barcelonę.